Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Cześć wszystkim. Kolejne spotkanie z cyklu AMA, czyli Ask Me Anything. Dzisiejszy temat, dlaczego networking jest bardzo ważny na forecie. Myślę, że jest to istotne, jeśli chcemy inwestować, spekulować na forecie długoterminowo, więc temat bardzo przyjazny dla tradera. Standardowo pamiętajcie, że celem tych spotkań jest wspólna dyskusja. Jesteśmy tutaj po to, dzisiaj ja wyjątkowo, natomiast zazwyczaj Łukasz w te czwartki, aby odpowiadać na Wasze pytania, aby z Wami dyskutować, rozwiązywać jakieś problemy, czy też dzielić się swoim doświadczeniem, więc pamiętajcie o tej interakcji. Jeśli chodzi o agendę dzisiejszego spotkania, na początku powiemy, czym jest networking i jakie ma znaczenie w profesji tradera, dlaczego posiadanie tego wsparcia jest bardzo ważne, gdzie najlepiej szukać wsparcia, inwestując samemu w domu bądź w biurze na giełdzie i czemu ten networking, o którym dzisiaj będziemy mówili, jest bardzo ważnym elementem teamu Fibonacci, czy też pewnie innych pozostałych grup, więc też Wam powiem, jaka była idea założenia tego projektu. Na początek definicja networkingu. Starałem się Wam tutaj przekazać najprostszą definicję. Chciałbym, abyście ją zapamiętali, ponieważ później będę troszeczkę pytał Was o ten networking, więc ta definicja może Wam się przydać. W skrócie jest to nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie pozytywnych relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. I co jest tutaj ważne? Musicie pamiętać, że to nawiązywanie musi iść w parze z utrzymaniem tych kontaktów, relacji. Nie może być tak, że będziecie poznawali ciągle nowe osoby, ale z nikim nie będziecie utrzymywali tych relacji, bo wtedy to nie ma najmniejszego sensu. Tu chodzi o to, żeby posiadać bliskie osoby, grupy znajomych, z którymi można dzielić się swoimi doświadczeniami, czy też jakimiś życiami, gdzie można też otrzymać wsparcia, jeżeli są to nowe osoby, więc standardowo na początku nie powiemy wszystkiego. Takim osobom też na początku tak mocno nie zaufamy, jak już osobom, które znamy jakiś czas. Jeśli chodzi o cechy networkingu, są to takie pięć tak naprawdę najważniejsze cechy. Długofalowość polega to na tym, że ten networking ma być rozłożony w czasie. To nie może być znajomość na tydzień, na miesiąc, tylko muszą być to znajomości długoterminowe. Wtedy powoduje to, że się poznajemy, docieramy, no i przede wszystkim zaczynamy bardziej sobie ufać. Systematyczność. Chodzi o to, żeby te relacje podpierać, dbać o nie, rozwijać, żeby to nie było na zasadzie zapiszę sobie czyjś numer telefonu, numer Skype'a czy też e-mail, mam kontakt i praktycznie odzywam się raz na pół roku czy raz na kilka miesięcy, najczęściej wtedy, kiedy mam już naprawdę sytuację kryzysową. Tak to niestety nie działa, należy takie relacje utrzymywać, dbać o nie systematycznie, ponieważ no, inaczej się nie da, nie przeskoczy się tego. Zaufanie to kolejna cecha networkingu. Polega ona na tym, że żeby na kimś polegać, komuś się zwierzać, trzeba tej osobie ufać. No, musimy ufać tej osobie jako człowiekowi, ale także musimy ufać umiejętnościom tej osoby, czyli musimy dość dobrze już taką osobę znać, żeby na przykład mówić o swoich takich bardziej intymnych rzeczach, na przykład straty, ponieważ no, nie otworzymy się bardzo mocno przed osobą, którą niedawno poznaliśmy, a no, zawsze przyznawanie się do błędów jest trudne, zwłaszcza w takich kontaktach zawodowych. Też jeśli chodzi o ten networking, kolejna ważna cecha to wzajemność, czyli to nie może być sytuacja, gdzie tylko jedna osoba stara się o daną relację, czyli na przykład wy staracie się nawiązywać z jakąś osobą kontakt, natomiast druga strona nie jest zainteresowana tą relacją. W
wtedy taka współpraca, takie wsparcie nie ma najmniejszego sensu, no i nie warto ciągnąć na siłę takich kontaktów. I ostatnia wymieniona przeze mnie cecha to procesowość. Polega to na tym, że jest to ciągły proces, więc ciągle naprawdę ta współpraca jest rozwijana, ona ciągle trwa, jeżeli oczywiście ją podtrzymujemy, więc to nie jest stan, który jest i się nie zmienia, to jest proces, on ciągle trwa. I to są takie cechy networkingu w skrócie. Chciałem, abyście lepiej zrozumieli to od podstaw. Jeśli chodzi o Forex, networking nie jest jeszcze, przynajmniej w naszym polskim Forexie, nie jest jeszcze dobrze znane, nie jest tutaj opisywany, o tym się nie mówi. Myślę, że po prostu ten rynek forexowy w Polsce jest jeszcze zbyt mały. Forex jest zbyt młody w Polsce. Widać to przede wszystkim po tym, ilu uczestników jest na tym rynku. Też przeważnie uważano Forex za kasyno. Było wiele nieprawdziwych informacji na temat strat. Też pamiętajcie, że zazwyczaj, jeżeli jakiś KNF czy podobna jakaś instytucja tego typu publikuje raporty, no to w tych raportach jest na przykład napisane, że 80% Polaków traci na giełdzie, na rynku Forex. No i to jest właśnie takie wypaczenie, ponieważ czy każdy Polak jest traderem, czy jest inwestorem, da? Bo są to ludzie przeważnie, którzy usłyszeli gdzieś o Forexie i wrzucają wszystkie pieniądze na jeden raz, chcą to sprawdzić, tracą. No i statystyka wtedy rośnie. Natomiast czy taką osobę można nazwać wtedy traderem, czy też inwestorem? Nie za bardzo. Natomiast już można zwykłym człowiekiem, który chciałby zacząć na Forexie, już można taką osobą, takimi raportami manipulować, więc musicie też o tym pamiętać. Chciałbym, abyście mi napisali na czacie, czy słyszeliście kiedyś o networkingu, ponieważ w innych branżach jest to już dość popularne. Może też nie w Polsce, natomiast na Zachodzie, w bardzo dobrze rozwiniętych korporacjach, takie pojęcie nie jest obce żadnemu pracownikowi. Dajcie mi znać, czy słyszeliście o czymś takim. Piszecie, że nie słyszeliście. No właśnie, to jest chyba tak naprawdę dziedzina, która będzie dopiero rozwijana na naszym rynku. No to też dobrze, że tak naprawdę jesteście i będziecie mieli okazję dowiedzieć się jako pierwsi tej istotnej rzeczy. Więc już wiecie tak naprawdę, na czym polega ten networking. W skrócie jest to wsparcie w sferze zawodowej. I chciałbym, abyście teraz pomyśleli i napisali na czacie, co według Was daje ten networking, czyli stosowanie tego, tej współpracy, tego wsparcia. Jak myślicie, co daje taka współpraca? Czy ma to wpływ na Wasze wyniki, czy nie ma? Roman, piszesz poszerzenie wiedzy, pewnie. Ja napiszę to w skrócie edukacja. Możemy się uczyć, zwłaszcza jeśli mamy w grupie osoby, które są bardziej doświadczone. Na pewno szybciej wtedy się uczymy, to jest pewne. Przyspieszamy cały ten proces edukacji. Wsparcie mentalne, dokładnie. To wsparcie jest bardzo ważne, tym bardziej, jeżeli rozwijamy się. Przychodzą wtedy trudne okresy, bo tak naprawdę, no, jeżeli staramy się o coś, zawsze przychodzi jakiś
dołek. Zawsze, tak jak na wytresach, powstaje jakaś korekta i wtedy to wsparcie jest bardzo ważne. Zwiększa pewność siebie, Wanda pisze, dokładnie. W grupie zawsze raźniej. Macie jeszcze jakieś pomysły? Roman pisze, że korzystanie z bieżącej analizy rynków. Dokładnie, nie tylko nawet rynków. Ktoś może mieć na przykład jakiś wskaźnik, druga osoba może mieć wolumen i te osoby mogą wymieniać się. Ja to w skrócie napiszę jako narzędzia, prawda? Bo pamiętajcie też, każdy może mieć jakieś unikalne swoje narzędzia, jakieś metody, sposoby, czy też nawet strategie, i wtedy taka osoba może chętnie się podzielić czymś takim, więc to jest jak najbardziej bardzo duża zaleta. Świadomo, że sam nie walczę z rynkiem, dokładnie, też tak naprawdę mamy okazję spojrzeć na drugiego tradera, więc też jest raźniej w takich sytuacjach. Ja to oczywiście napiszę jako współpraca. Jak myślicie, czy na przykład networking może też poniekąd motywować, jeżeli widzimy na przykład osobę, która poświęciła swoje 4 lata na ciężką pracę, natomiast widać już teraz wyniki, efekty, widzimy jak taka osoba zarabia. Więc coś, taki obraz może naprawdę bardzo dobrze działać na nas i też być paliwem do dalszej pracy. Piszecie, że bardzo motywuje, więc na pewno motywację możemy tutaj zapisać. Myślę, że też warto tutaj wspomnieć, Elżbieta bardzo fajną rzecz napisałaś, możliwość lepszego rozpoznawania zagrożeń. Dokładnie. Tutaj tak naprawdę polega to na tym, że o pewnych rzeczach nawet możemy nie wiedzieć, możemy sobie nie wyobrażać, że coś takiego istnieje. Natomiast dzięki networkingu możemy coś takiego uzyskać, zwiększyć swoją świadomość w pewnych dziedzinach, więc na pewno napiszę to jako świadomość, bardzo słuszna uwaga. Też napisałbym, że poszerza horyzonty, bo też możemy szerzej spojrzeć dzięki temu na rynek, jeżeli osoba na przykład stosujemy wyłącznie analizę techniczną, natomiast są osoby w teamie, które stosują analizę fundamentalną i bardzo często jest tak, że ta analiza fundamentalna wypełnia nam technikę na wykresie, wtedy dzięki temu możemy spojrzeć nieco szerzej na daną sytuację rynkową, giełdową. Też to pomaga tak naprawdę zrozumieć lepiej miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, czy na wykresie, czy też na giełdzie. A jak z emocjami? Jak myślicie, jeżeli jesteśmy w grupie, mamy fajną siatkę kontaktów, mamy wsparcie od tych osób, jest dobra atmosfera. Jak myślicie, jak wtedy się czujemy? Jak to wpływa na nasz nastrój, na warunki pracy, na to, jak czujemy się po sesji, kiedy już odchodzimy od komputera? Lepiej jest waszym zdaniem na przykład posiadać taką grupę, gdzie jest bardzo dobra atmosfera, możemy pożartować, pośmiać się, czy lepiej jest według was jednak być samotnym strzelcem, nie odzywać się do nikogo w ciągu 10 godzin, patrzeć tylko w monitory, wyłączyć później wykres i praktycznie nie wiedzieć, co ze sobą zrobić?
Ja zapiszę to jako poprawia nastrój, ponieważ no, to jest też bardzo ważne. Każdy ma też jakieś swoje żarciki, coś, co poprawia mu humor. Wtedy możemy też dzielić się takimi rzeczami. Ciężej tak naprawdę o wypalenie zawodowe, ponieważ samotność bardzo szybko wpływa na ten efekt, na ten skutek i dużo łatwiej się wypić na tym rynku. Wtedy po prostu można pomyśleć, że te pieniądze, które zarabiamy na rynku, nie są w stanie zrekompensować tego, że nie mamy przyjaciół zawodowych, bo pamiętajcie, no to też jest ważne, żeby w danym zawodzie mieć jakąś grupę kontaktów, nie tylko jeśli chodzi o bliskich. Myślę, że możemy przejść dalej. Istota networkingu. I teraz przejdziemy tak naprawdę do momentu, żeby określić, jak można przełożyć ten networking na rynek tak naprawdę. Bo zobaczcie, czy jeżeli widzicie wsparcie na wykresie, czy rynek go potrzebuje, czy nie. Jeżeli ma nastąpić aktywacja popytu, jeżeli ma nastąpić powrót do wzrostów, to pewnie zauważyliście, że rynek szuka takiego miejsca, prawda? On nie nabiera siły z powietrza. Czy zauważyliście coś takiego, że zawsze silne wzrosty, zmiany trendów, istotne ruchy cenowe rozpoczynają się w bardzo ważnych obszarach cenowych. Zgodzicie się ze mną, macie inne w tej kwestii zdanie? Wanda pisała wcześniej, że człowiek jest stworzeniem stadnym, dokładniej. Dokładnie, tutaj właśnie na tym to polega, że lepiej nam się pracuje w grupie. Zobaczcie, na rynku jest tak, że do powstania wzrostów potrzebne są jednak te wsparcia. Jeżeli rynek spada, to zanim rozpoczną się wzrosty, zatrzymuje się on w jakichś strefach wsparcia. I tak samo jest w naszym życiu zawodowym. Jeżeli chcemy się rozwijać, potrzebujemy tych wsparć. One są bardzo istotne i też super jest, jeżeli na przykład mamy wsparcie w rodzinie. Na przykład w moim przypadku dla mnie moja najbliższa osoba jest bardzo dużym wsparciem. Uważam, że bez niej tak naprawdę na tym rynku by mnie nie było, bo też wcześniej przed dołączeniem do FIBO Team nie miałem zbyt wielu znajomych, z którymi mogłem porozmawiać na temat rynków, ponieważ ja zaczynałem Forex, spekulacje na Forexie z moim kolegą i w trakcie tej serii powodzeń na farta ja się kształciłem, natomiast mój kolega się nie kształcił. I to spowodowało, że ja zostałem na tym rynku, natomiast kolega wszystko, co zarobił, utopił i to jeszcze dość niefajnie sytuacji, bo akurat miał już cel określony, na co wyda zarobione pieniądze. Natomiast później potrzebowałem tego wsparcia, miałem to wsparcie ze strony bliskich i ono było bardzo ważne, jeśli chodzi o dalszy rozwój, zwłaszcza w trudnych momentach, kiedy wiadomo, dostawałem serię strat, czy też popełniałem głupie błędy. No i też powiem, że później dołączyłem do Fibonacci Team School i to też zwiększyło jeszcze bardziej rozwój dzięki temu, że mogłem zawodowo porozmawiać o tym forexie, doradzić się w różnych kwestiach, ponieważ te osoby już bardziej znają się na tym rynku, lepiej rozumieją, co mam na myśli, bardzo fajnie to mnie rozwinęło i to są właśnie takie wsparcia, tak jak na rynku. Jeżeli są na rynku strefy, które rynek widzi,
szuka tam aktywacji popytu, tam wypadają też przeważnie okrągłe poziomy cenowe, poziomy FIBO i tak dalej, różne średnie linie trendu. Tak też jest na naszej ścieżce kariery, że są pewne wsparcia, które my musimy mieć, które musimy zaksięgować, aby dalej się rozwijać, bo jeżeli tych wsparć nie będzie, to my będziemy cały czas spadali. Będzie panowała podaż na naszym rynku zawodowym, że tak to określę. No i niestety, jeżeli nie ma wsparcia, wtedy rynek leci na łeb, na szyję i tak samo będzie z naszymi umiejętnościami, z naszym życiem zawodowym. Więc pamiętajcie, jest takie przełożenie z rynku na nasze życie zawodowe. No i jak myślicie, czy bez wsparcia osób bliskich, bez wsparcia osób z naszej siatki zawodowej, czy jesteście w stanie utrzymać się na rynku długoterminowo przez długie lata? Jako samotny trader siedzący w jednym pomieszczeniu w biurze, czy też w wydzielonym pokoju w domu, nie posiadający żadnego wsparcia, będący kompletnie sam na tym rynku. Jak myślicie, czy taka osoba jest w stanie utrzymać się na tym rynku długoterminowo, czy może znacie już taką osobę, czy też znaliście taką osobę? Roman, napisałeś za chwilę psychiatryk. No dokładnie. Nie wróży to nic dobrego. Elżbieta pisze, że no, wsparcie jest bardzo potrzebne. Wanda pisze, że nie jest możliwe utrzymanie się i po co te pieniądze. No dokładnie, jeżeli nie mamy z kim dzielić się naszą radością, też tak naprawdę nie mamy z kim ich wydawać, bo pamiętajcie, wydawanie pieniędzy. No też tak naprawdę musi iść w parze z jakimiś osobami, bo nawet do tego kina, czy nawet wakacje nie pojedziemy sami, prawda? Nie będziemy leżeli na tej plaży samotni, nie będziemy patrzyli wtedy w morze, czy pili sami jakiegoś drinka, bo to też nie o to chodzi. Tak naprawdę trzeba się cieszyć wspólnie zarobkami, bo Forex ma dawać wolność, prawda? Ma być elastyczny. Natomiast nie może być tak, że nas ten forex zniszczy i całkowicie odizoluje od społeczeństwa, bo to jest naprawdę bardzo źle. Jak myślicie, Roman, co ja ci z czasu, to towarzystwo szybko się znajdzie. Natomiast no, Romanie zależy, jak ci będzie to towarzysz, prawda? Bo jeżeli będzie to towarzysz, który pojawi się dopiero po tym, jak staniemy się bardziej zamożni, no to nie jest to zbyt wartościowa osoba, to znaczy może wartościowa osoba jest, natomiast zbyt wartościowa relacja. Poprawię się, lepiej teraz brzmi, ponieważ no, ta druga osoba ma jeden cel, aby wykorzystać nasz portfel, natomiast nic my z tej relacji znajomości nie zyskamy, my się nie rozwiniemy przy takiej osobie. Romanie pisze, że tak z reguły jest, dlatego no, warto tak naprawdę siatkę kontaktów, relacje z ludźmi rozwijać wtedy, kiedy jeszcze jesteśmy zwykłym Janem Kowalskim, ponieważ później już będzie o to trudniej i też łatwo to można zauważyć u osób znanych, u osób bogatych, milionerów, że te osoby, jeśli chodzi o siatkę kontaktów, one zbudowały tą siatkę w trakcie dorabiania się, prawda? Więc pozostają przyjaciele, którzy byli z nimi na dobre i na złe, wtedy, kiedy oni nie byli bogaci, później praktycznie ograniczają nowe kontakty tylko i wyłącznie do tych zawodowych na zasadzie współpracy czy też robienia biznesu. Rzadko jest tak, że taka bogata osoba szuka sobie teraz przyjaciela, prawda? No bo też jest z reguły dużo trudniej. Jak myślicie, co z wypaleniem zawodowym?
Czy osoby, które posiadają wsparcie, są w stanie wypalić się zawodowo, a przynajmniej tak dość szybko, jak osoby, które nie posiadają? Ponieważ dzisiaj w mediach bardzo dużo mówi się o wypaleniu zawodowym, no a na przykład w mediach nie było nigdy informacji o networkingu, prawda? Więc teraz jest pytanie, czy media kształcą, czy media podają tylko złe informacje? Ponieważ no, przekazanie takiej wiedzy o networkingu zajęłoby 10-15 minut. Zobaczcie tutaj, jeśli chodzi o Forex, napisaliście wcześniej, że nie słyszeliście nigdy o czymś takim w kontekście rynków giełdowych. No i właśnie to nie jest dobrze, prawda? Też myślę, że w innych zawodach ludzie też o czymś takim nie słyszeli. Uważają, że po prostu po pracy trzeba wrócić do domu i zapomnieć o tej pracy i dopiero kolejny raz zacząć o niej myśleć wtedy, kiedy zaczyna się godzina 8, czy tam inna godzina, o której rozpoczynamy pracę. I teraz pytanie do Was, gdzie według Was najlepiej jest szukać wsparcia? Czy też gdzie Wy szukacie wsparcia? To jest bardzo ogólne pytanie. Możecie pisać fora internetowe, Facebook, czyli tam, gdzie po prostu wymieniacie się z ludźmi jakimiś kontaktami, informacjami, analizami. Gdzie według Was na dzień dzisiejszy jest najlepiej szukać takiego wsparcia, poznawać nowe osoby? Piszecie na portalach internetowych. No, jeśli chodzi o mnie, ja też z takich portali korzystam. Piszę na przykład, może zauważyliście na FX Parkiecie, tam publikuję swoje. Głównie analizy też od czasu do czasu rzucam transakcje, jak mi czas na to pozwala. Natomiast powiem szczerze, że dostaję dużo też fajnych pytań, odpowiedzi. Wczoraj albo dzisiaj wrzuciłem analizę z USDCAD. Otrzymałem wiadomość zwrotną, że jest tam dodatkowa informacja nietoperza, więc też dość fajnie te portale internetowe działają, więc warto tam szukać takich osób. Natomiast pamiętajcie, na tych portalach musi być dobra atmosfera, nie może być sytuacja, gdzie jest jedna wielka toksyna, no bo wtedy to bez sensu, aby korzystać z takich hali. Fora internetowe tak naprawdę z bardzo fajnych miejsc przerodziły się właśnie w takie miejsca, gdzie osoby, dla których nie za bardzo idzie na tych rynkach, wyżywały się na innych, czy też grały takich guru Forexu. Osoby, które miały po 50 tysięcy komentarzy, a nigdy praktycznie nie wrzuciły jakiejś transakcji, więc te fora tak troszeczkę w złym kierunku poszły, a to wykorzystały portale internetowe. Piszecie grupy zawodowe. Dokładnie, na przykład właśnie moją grupą zawodową jest Fibonacci Team. Też piszecie do nas wiele maili, więc też korzystacie z tej grupy. Bardzo się cieszę. Strefa zainteresowań. Bardzo fajna tutaj sugestia, czyli coś, co robimy tak naprawdę po Forexie. Na przykład, jeśli chodzi o moje życie osobiste, świetnym przykładem może być siłownia, gdzie mam tam całkowicie inną grupę znajomych, którzy mają całkowicie inne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Chodzimy na siłownię. I też dzielimy się tak naprawdę swoimi doświadczeniami zawodowymi.
Niestety ja na całej siłowni jestem samotnym traderem, tylko ja inwestuję na Forexie. Może kogoś uda mi się przekonać. Piszecie rodzina, jak najbardziej. Rodzina jest bardzo ważna. Tak naprawdę kluczowo od rodziny powinno wszystko się zaczynać. Jeżeli nie mamy wsparcia ze strony rodziny, zwłaszcza jeżeli nie wspiera nas mąż czy żona, chłopak, dziewczyna, narzeczony, narzeczona, to jest bardzo trudno. Tutaj wsparcie powinno być przede wszystkim w pierwszej kolejności od najbliższych. Piszecie, że w grupach, ale czy na przykład grupy jeszcze facebookowe, czy jesteście w takich grupach? Ponieważ te grupy facebookowe też nie są złe, natomiast no, też tutaj jest taki problem, że bardzo często są osoby, które mają fejkowe konta, czyli nieprawdziwe dane i też czasami zmierza to w kierunku fori internetowych, gdzie praktycznie jedna z drugą osobą walczy nie wiadomo o co. Ja tak naprawdę w kilku grupach w swojej grupie, w Roberta grupie i chyba tylko tyle, jeśli chodzi o Forex, bo w pozostałych grupach no czasami ta atmosfera nie jest najlepsza i nie chcę sobie zaprzątać tym głowy. Natomiast na pewno jest to też dobra alternatywa, czy też forma edukacji. Jaki wpływ ten networking ma dla naszego projektu, czyli Fibonacci Team? My osobiście także spotkaliśmy się z takim problemem jak odosobnienie z powodu handlu na Forexie. No, tak jak już wspominałem wcześniej, jest to zawód, który powoduje, że w pewnym momencie możemy poczuć się samotni. Jeżeli nie prowadzimy towarzyskiego życia, też bardzo dużo siedzimy przed komputerem, bo pamiętajcie, są traderzy, którzy są na rynku od godziny 7 do 21. W takiej sytuacji jest bardzo trudno o życie towarzyskie, o zawieranie nowych znajomości. I tak naprawdę po to powstał Fibonacci Team, aby mieć możliwość spotykania się z ludźmi, z którymi można wymienić się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Dla nas osobiście to jest naprawdę ogromna dawka rozwoju. I tu nie chodzi tylko o osoby, które też gdzieś jakieś mają swoje inne grupy, gdzie możemy spotykać się na jakichś zjazdach, na jakichś konferencjach. To przede wszystkim tak naprawdę nadaje największą dawkę rozwoju dzięki Wam, naszym słuchaczom, bo my dostajemy od Was bardzo wiele wiadomości, różnych wiadomości, z pytaniami, ale też czasami ze wskazówkami. Czasami też dzielicie się jakimiś swoimi badaniami, sugestiami. To naprawdę bardzo fajnie rozwija. Są osoby, które przychodzą na nasze spotkania, na przykład tworzą jakieś wskaźniki, czy wyliczają jakieś zależności statystyczne, dzielą się wtedy z nami, pytają, co o tym sądzimy. Naprawdę to bardzo rozwija i przede wszystkim ten kontakt z ludźmi jest najważniejszy, bo tak naprawdę, gdyby nie było Fibonacci Team, to każdy z nas, czyli Robert, Maja, Łukasz, ja, bylibyśmy w swoich pomieszczeniach nie, tak naprawdę nie poznalibyśmy siebie, nie wymienilibyśmy swoimi doświadczeniami. No i prawdopodobnie ten nasz trening też inaczej by wyglądał. Ja akurat z całej drużyny jestem najmłodszy, więc ja najwięcej czerpię z całego teamu, zarówno od Roberta podkradam wiedzę, jeśli chodzi o makro, od Maja, jeśli chodzi o taki czysty scalping reakcji i też od Łukasza w różnych kwestiach właśnie tradingowych, czy też na przykład w prowadzeniu webinarów, czy też spotkań. Więc naprawdę networking jest kluczem Fibonacci Team, jest bardzo istotny, to jest bardzo ważny element całego naszego projektu.
No i też muszę Wam powiedzieć szczerze, że ta taka operacja w teamie przełożyła się na lepsze wyniki u nas. No i też na ciekawsze życie osoby, bo dzięki temu możemy też spotykać się prywatnie na różnych takich eventach. Też bardzo fajnie to buduje, powoduje, że tak naprawdę możemy się gdzieś wypalić, czy popełnić jakieś głupie błędy, czy mieć problemy. Wanda pytasz, dlaczego Maja nie prowadzi webinarów? To jest decyzja też Maji tak naprawdę. Po prostu nie uważa, że umiałaby prowadzić te webinary, że mogłaby Wam przekazywać wiedzę jakoś w taki sposób, żebyście byli zainteresowani. To jest decyzja oczywiście Mai. Pamiętajcie, że też no, niestety ten rynek forexowy w Polsce jest zdobywany przeważnie przez mężczyzn i też niestety urósł pewien stereotyp, że jednak to jest taki męski zawód. Natomiast jeśli chodzi o Maję, ona robi bardzo dużo roboty organizacyjnej. Tak naprawdę wiecie, jak to jest. Trzech facetów w teamie. Bez kobiety byśmy sobie nie poradzili, bo tutaj byśmy narobili wielki bałagan. Więc, że tak powiem, Maja ogarnia to wszystko, bo bez niej tak naprawdę też organizacyjnie by to wszystko pewnie siadło, jak to u facetów. Natomiast kto wie, może w przyszłości Maja poprowadzi też parę webinarów. Jeśli chodzi o te webinary, to jest oczywiście nasza. My to robimy tak naprawdę dobrowolnie. To nie ma takiej sytuacji, że ktoś komuś każe. My nie mamy z tego żadnych profitów. Przychodzicie, widzicie, nic nie płacicie dla nas za to. Więc robimy to na zasadzie takiej, że to lubimy. Tutaj tak naprawdę ja z Łukaszem najwięcej zyskujemy w ten sposób, że wymieniacie się z nami różnymi tutaj właśnie zagadnieniami, kwestiami, pytaniami. I to też nas rozwija, więc tutaj bardziej to jest pod tym kątem. I myślę, że tyle o networking. Słuchajcie, będziemy przechodzili zaraz do transakcji. Omówimy ci trzy transakcje. Jeżeli macie jakieś pytania, pamiętajcie, że na te spotkania możecie praktycznie zadawać pytania o Forexie, jakie tylko chcecie. Więc jeżeli takie pytania posiadacie dzisiaj, napiszcie mi na czacie. Ja zacznę omawiać te trady. Natomiast wrócę do tych pytań od razu, jak zobaczę, jeśli jakieś się pojawią i Wam na nie odpowiem. Mam nadzieję, że odpowiem, bo na pewno na wszystkie pytania w dziedzinie Forexu nie znam odpowiedzi, więc od razu Wam mówię. Więc jeżeli spytacie mnie, po jakiej cenie będzie euro-dolar za miesiąc, to Wam po prostu odpowiem, że nie wiem, bo tego chyba nikt nie wie. Pierwsza pozycja będzie omawiana scalpingowa, czyli pozycja moja. Była ona na rynku dolara amerykańskiego na jena japońskiego. O tej sytuacji rynkowej informowałem na FX Roomie, przepraszam, oraz na Watch My Chart, więc jeżeli korzystacie z tych platform, to na pewno pamiętacie tę sytuację rynkową. Może jeszcze wrócę do opisu. Tutaj powstała formacja harmoniczna motyla na interwale H4. Dodatkowe potwierdzenie to współczynnik 38,2 z wysokiego interwału tygodniowego. Cała strefa padała w okolicach okrągłego poziomu 109, więc bardzo fajnie, wiele ciekawych poziomów. Tutaj już widać dość dużą białą świeczkę, czyli prawdopodobnie było to markowanie ceny, co mnie bardzo mocno zainteresowało. Jeśli chodzi o samą pozycję, jesteśmy na interwale M1, na interwale M5, M15. Dodatkowym potwierdzeniem całej tej analizy było zniesienie zewnętrzne SO 61,8. Ono wynikało z mierzenia korekty na tym dyferencjale czasowym. Moje wejście nastąpiło po wybiciu formacji spadającej gwiazdy. Tutaj jeszcze można dopatrywać się Doji. Są jeszcze takie te szczególne odmiany, chyba ważka i nadrobek. Z tego co wiem, jest to chyba nadrobek, jeśli się nie mylę. Natomiast nie znam tych szczegółowych nazw. Dla mnie to nie jest w ogóle do niczego potrzebne. I moja pozycja była na pierwszą reakcję. Po utworzeniu tej bardzo dużej białej świeczki, rynek zawrócił na bardzo dużym popycie. Wyszedłem z ręki, dwa pipsy moje, natomiast rynek podjechał w okolice mojego wejścia. Tutaj tak naprawdę był to lokalny retest dla osób, które nie zdążyły wejść.
Bardzo często na interwale M1 właśnie tego typu sytuacje występują, po czym rynek zjechał jeszcze niżej. Później Wam mogę powiedzieć, że nastąpił tutaj ponowny test tego szczytu, dystrybucja podaży i rynek zaksięgował mój optymistyczny take profit, który wynikał z lokalnej strefy wsparcia, tutaj taka strefa jest, oraz lokalnej potencjalnej geometrycznej korekty pędzącej, więc TFE 100. W taki sposób ustalam tutaj take profit, natomiast ja przeważnie zamykam pozycję z ręki. To jest take profit optymistyczny. I tyle, jeśli chodzi o ten trade. Sprawdzę tylko czat, ponieważ to jeszcze dzisiaj on mi się zawiesza. Nie wiem, z czego to wynika. Dostaję później Wasze odpowiedzi, ale na razie niczego nie ma, więc idziemy dalej. Tutaj jeszcze cała reakcja wyniosła 110 pipsów, więc osoby, które handlują na nieco wyższych interwałach typu H1, M15, też dostały doraźny sygnał na bazie tej formacji harmonicznej. Kolejna transakcja to transakcja na ropie, pozycja długa. Wejście odbywało się na lokalnej strefie wsparcia. Bardzo fajne było tutaj markowanie ceny, natomiast jak widzicie, po czasie okazało się, że tutaj po prostu urosła podaż. Wejście odbywało się nieco niżej od tej strefy wsparcia. Jak widzicie, rynek na niższych interwałach czasowych M15, powstała czarna świeczka markująca, później formacja Inside Bar. Wejście nastąpiło już w trakcie kształtowania się tej formacji. Jak wiecie, są szkoły, gdzie wchodzi się po wybiciu 50 danej świeczki, a więc połowę świeczki jest wybijane. My nie czekamy na formację objęcia hossy, nie chcemy, żeby uciekł nam ten ruch. Wchodzimy w połowie, natomiast rynek wybił czarną świeczkę, pozycja nie była zabezpieczona na BEP-ie, po czym nastąpiła cofka i zaksięgowanie stop lossa. Tak jak widzieliście wcześniej, nie było tutaj potwierdzenia w postaci FIBO. Był to zbyt krótki odcinek, aby zaksięgowany został ten odcinek. Również tutaj nie było mierzenia RX czy innych mierzeń zaawansowanych z cyklu Fibonacciego, więc było zbyt mało potwierdzeń, więc nie było potwierdzone wejście harmonicznie, było zbyt mało sygnałów, dlatego było większe prawdopodobieństwo, że rynek zawróci. I ostatnia transakcja z dzisiejszego spotkania, które omówię, to wejście na bazie zniesienia zewnętrznego 127,2, więc podobne wykorzystanie tego zniesienia, tak jak u mnie. Dodatkowo widzicie klaster utworzony na bazie kolejnego zniesienia 161,8. Pamiętajcie o tym, że 61,8 oraz 161,8 jest bardzo często respektowane na parach z jenem japońskim, czy też na kablu oraz złocie. My to wykorzystujemy w tym tradingu. Dla nas jest to bardzo wiarygodny sygnał do zawierania transakcji. Dodatkowo tutaj wcześniej, jakbyście zobaczyli na lewą stronę wykresu, wypadała lokalna strefa technicznej reakcji, więc też dodatkowe potwierdzenie było. Bardzo fajne markowanie ceny, bardzo gwałtowny ruch w stronę tego klastra. Myślę, że tutaj wiecie, co oznacza ta linia. Powstała na wykresie dywergencja, więc to dodatkowe potwierdzenie. Jeżeli stosujecie jakieś wskaźniki, mogliście też sobie określić taką dywergencję. Natomiast my nie potrzebujemy do tego wskaźniku, wierzymy w taką dywergencję już czysto na wykresach, no ponieważ też często dywergencja jest na wykresie, ona nie zawsze jest czytelna na wskaźniku, czy jest dopiero czytelna po czasie. Na wykresie jest to zdecydowanie łatwiej wyłapać. Jak widzicie, stop był powyżej całej tutaj ostatniej świeczki. Wejście bardzo precyzyjne, praktycznie po zaksięgowaniu 161,8. Rynek jeszcze cofnął, później była korekta, no i wyjście było na lokalnej strefie wsparcia. Możecie sobie zauważyć, że tutaj rynek praktycznie cały czas reagował na ten obszar cenowy, bo to
w okolicach od rądu do poziomu 117, więc też pamiętajcie, że tutaj był od rądu poziom, więc rynek praktycznie zawsze reaguje na te poziomy. Tym bardziej, że zobaczcie, tutaj też była ta reakcja popytowa. Można było również tutaj dla osób, które na przykład straciły okazję na ten trade, można było wykorzystać strategię spóźnionych wejść na bazie SSW. Tutaj rynek praktycznie dał dwa razy taką szansę, aby wykorzystać ten impuls spadkowy. Reakcja była bardzo fajna. No i też tutaj można było wejść, na przykład jeżeli bardziej preferujecie klasyczne podejście do tradingu, nie chcecie łapać tego spadającego noża, robić bardzo agresywnie pozycje, to na wybicie linii trendu z tego kanału można również było zawrzeć transakcję, przy czym pamiętajcie, że zazwyczaj takie wybicia kanału powoduje, że rynek cofa, nawet narusza od drugiej strony ten kanał i dopiero jedzie w dół, więc też warto o tym pamiętać, aby nie stawiać zbyt ciasnych stop lossów. I tyle, jeśli chodzi o te transakcje. Czy są jakieś pytania, czy też związane z tymi transakcjami, czy też dzisiejszą tematyką networkingu, czyli współpracy zawodowej, wsparcia zawodowego? Jeżeli nie pojawią się żadne pytania, będziemy kończyli i wracali na rynek, ponieważ też dość fajne dzisiaj dzieją się rzeczy. Na tych rynkach mogą powstać fajne układy. Dobra, słuchajcie, nie ma pytań. W takim razie dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia pewnie we wtorek, do usłyszenia we wtorek. Powodzenia dzisiaj na rynku, trzymajcie się.